pojedziemy do innego sklepu, bo tak zawsze z tobą jest. Ale jak ja sobie biorę bombki i ich nie ma, to od razu ma problem, że tyle bombek. Nie, żebym miała choinkę złoto-czerwoną. On mi przynosi srebrną bombkę i mówi, będzie dobra. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na drugie zakupy przedświąteczne, chyba już ostatnie, bo sądzę, że już wszystko mam, i do sporządzenia późniejszych dekoracji i do uzupełnienia tego, czego brakowało mi w tamtym roku. Przychodzę do was tutaj też z rzeczami, o które pytaliście, bo przejawiały się na Instagramie, więc tutaj będą wszystkie linki w opisie, a tymczasem intro i zapraszam was do oglądania. Najpierw zajmiemy się Jyskiem, ponieważ teraz są bardzo duże promocje i ze względu na Czarny Piątek i na ten okres przedświąteczny. I pierwszą rzecz, którą może zauważyliście za mną, to ogromny krasnal. Jysk kwitnie w krasnale, jest ich tam mnóstwo różnorakiej wielkości, maści i kolorystyki. Ja mam już jednego krasnala, który dostałam w tamtym roku. Stwierdziłam, że w tym roku rodzinkę uzupełnię. I mam tutaj dwa, które chcę wam pokazać. Pierwszy to taki malutki z dyndającymi nóżkami i on idealnie, fajnie wpasowuje się jako element wystroju na półkach, komodach czy czymkolwiek. Wygląda to przesłodko. Taki mały krasnal, taką wielką metkę. Ale patrz, ja już wiem, po co się ma brodę. Tak się można kopnąć w głowę. Ma ruchome rączki, więc może sobie chwycić tą nogę. Drugi to większy gabaryt krasnala. I jak widzicie, jest dość sporaśny, ale on ma jedną bardzo ważną i fajną funkcję. Mianowicie możemy go podnieść. I w zależności jakie macie wnętrze, gdzie go chcecie postawić, może on być całkiem wysoki na wysokość komody, tak jak ten, który stoi za mną, bądź całkiem niski i możecie go postawić na przykład pod choinką. Także fajnie, że można sobie go dopasować, bo kupując jednego krasnala, macie krasnala w różnych wzrostach. Cena tych krasnali, tego kolegi za mną, to 85 zł, teraz aktualnie na promocji, tak jak mówiłam wcześniej, ten mały 22,50. Druga rzecz, którą mam z Jyska, to choinki. One sprzedawane są razem i jest to fajny element do postawienia na półkę. Jeżeli macie takie półeczki, chociażby na książki, to to bardzo ładnie będzie wyglądać. Albo na stroik, na stole, więc wyglądają no przesłodko i one są z takiego jakby pluszu, misia, o coś w ten deseń. I koszt tych choinek? Również, zaskoczycie się, 22,50, tyle co krasne. Kolejna rzecz z Jyska to podgrzewacze. Zimą musi być ich zapas i cały taki pakiet to 13 zł za te podgrzewacze, więc jeżeli ktoś szuka, to w Jysku zawsze są dostępne. Zawsze chciałam mieć takie coś i jest to taka tablica, zapraszam was. Zawsze chciałam mieć takie coś i jest to tablica puzzlowa i ona też jest dostępna w Jysku. To jest tablica z takiego jakby misia i ma tutaj aż 300 liter, gdzie możemy jakąś sobie wiadomość napisać. Możecie dać to w wiatrołapie, przywitać gości, że będzie napis, jaki sobie tam stworzycie. Też fajnie wygląda, jeżeli chcecie przekazać komuś jakąś wiadomość, chociaż znalezienie tych puzzli i napisanie wiadomości rano na tej tablicy zajmuje co najmniej pół godziny czasu. Także jeżeli chcecie napisać komuś kocham cię, to albo sobie puzzle przygotujcie dzień wcześniej, albo wstańcie pół godziny wcześniej. Sypią mi się literki, sypią mi się literki. Potem jak będę chciała ułożyć napis z wylsyli, to nie będę miała. Ostatnia rzecz, którą mam z Jyska, to ramy na obrazy i teraz jest bardzo duża promocja na ramy na obrazy. Tam znajdziecie o wiele taniej niż zamawiając na Allegro czy na jakichś innych stronach. Przynajmniej z tych, których ja zamawiałam wcześniej. Kolejna rzecz jest z IKEA. I mam tutaj wieniec, ogromny wieniec, on ma 65 cm średnicy i to będzie świetne rozwiązanie na wieniec na drzwi, żeby sobie go przyozdobić.
To jest moje marzenie w tym roku, tylko cały czas rozkminiam, jak go przywiesić, żeby nie walić gwóźdkiem w drzwi, nie? Bo to nie wchodzi w grę. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak zawieszać takie wieńce na drzwi i macie swoje patenty, to koniecznie piszcie w komentarzu, chętnie je sama wykorzystam. Właściwie to jeden, no bo mam jedne drzwi wejściowe, nie? On ma tutaj takie wypustki, przez co te metalowe tutaj chwytaki nie porysują nam drzwi, tylko będą one bezpieczne, nawet gdy przyjdzie wiatr, gdzieś tam ten wieniec się poprzesuwa, to nam te nasze drzwi zabezpieczy. Ale spoko też wygląda na półce, jako rama do zdjęć. Pokażę Wam jeszcze jedną gwiazdę, którą do tego wszystkiego kupiłam. I jest to gwiazda, którą kupiłam przy okazji na zakupach w Lidlu. Ona jest cała w LED-owych światełkach i możemy ją zarówno zawiesić, jak i postawić, tak jak widzicie ją teraz. Wygląda bajecznie, gdy jest ciemno. Teraz trochę traci cały ten swój urok, ale gdy zmrok już zapadnie, światła się wyłączą, bo trzeba oszczędzać prąd. Ona kosztowała 49 zł i były też choinki. I kolejną rzeczą, którą mam, to drugi wieniec i ten kupiłam już pod kątem stołu. Jest to wieniec LED i do tego dołączone są takie właśnie podstawki pod świecę, gdzie możemy sobie to zamontować i załóżmy tą świecę na stole wigilijnym odpalić. Wieniec jest o wiele mniejszy niż ten z IKEA. Zresztą możecie sobie zobaczyć, o, porównać wielkość. Mamy tutaj oczywiście podstawki. Tutaj w tym miejscu wkładamy sobie trzy baterie, które były dołączone do zestawu, ale były na tyle beznadziejne, że już nie świecą. A jednak świecą. Dobra, czyli tam coś było nie tak i nie potrafiliśmy tego włączyć z moim misiem dwa dni temu. Ale wstyd. Także świecą! Nie mam nic do zarzucenia temu. Cały koszt tego wieńca to 79,99, ale czym on się różni? Tym, że te gałązki zrobione są z tej opcji PE. I tak samo możemy go przyozdobić. Jak wkłada się do tego wieńca te nasze podstawki pod świecę? Tutaj mamy taki styropian i właśnie... Widać. No ale okej. No musicie mi uwierzyć na słowo, że tamten styropian jest i właśnie do tego styropianu wkładamy to. Ty się... Ojej. Teraz się zdenerwowałem. 79 zł. Okej. Okay. Tak szczerze to ja ją wcześniej urwałem. Co ty gadasz? No wypadł. No co ty gadasz? A skąd ci wypadł? Każda ma taki dynki. To nie wiem. A mam, widzę. To też ja akurat trafiłam na to! Poważnie ci... Poważnie, ty, jak tam stałaś się na tym. No co ty? Przyszedłeś, zepsułeś i nic mi nie powiedziałeś? Patrz, znowu jestem czerwona! To jest choinka z Pepco. One są po 50 zł. Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że ona będzie czarna. Zresztą na to wskazywałby ten obrazek generalnie. Nic nie wskazywało, że ona będzie w białym kolorze. A jednak jest. Strasznie się zdziwiłam. I to jest choinka, którą możecie mieć również na zewnątrz. Ona ma w sobie takie specjalne śledzie, żeby Wam się nie przewróciła. Możecie ją włożyć zarówno do środka, jak i na zewnątrz, też będzie ok. Możecie śmiało kupić tą choinkę, wyrzucić pudełko i powiedzieć, że zrobiliście ją sami. No, nikt się nie kapnie, że nie. Uwielbiam takie dekoracje, które są piękne, jak nie dowidzisz. Tą choinkę mam dla Was do rozdania, ale wszystko dowiecie się w trakcie filmu, więc oglądajcie uważnie. Kolejny odcinek, więc nie mogło zabraknąć kolejnej świecy. I tym razem jest to świeca stricte świąteczna. Powiem Wam tak. Pachnie bardzo ładnie świętami, jednak spodziewałam się po komentarzach na jej temat, że będzie bardzo mocny, intensywny zapach. Wcale nie, w żaden sposób nie jest taka, wiecie, mocno wyczuwalna. Naprawdę długo musi się palić, żeby rozniósł się ten zapach po całym domu. Nie wiem, z czego to wynika. Niektóre z nich są takie bardzo, bardzo mocne i intensywne, a niektóre zdecydowanie delikatniejsze. Kolejna rzecz to hit, o który bardzo często pytałyście, skąd jest, gdzie jest, pokazywałam go na Instagramie i rzecz tyczy się gwiazd betlejemskich na choinkę. Ja tutaj mam kupione w Castoramie. Te, o które pytałyście, zaraz do nich dojdziemy, tamte są o wiele większe, ale potrzebowałam też takich mniejszych, chociażby na te wieńce, które pokazywałam Wam wcześniej, na girlandy, które będą wisiały nad oknem. Tamte niestety były zbyt duże, natomiast te są takie, widzicie, od razu rozłożone i one mają z tyłu taki klips. Żabkę.
i tego wszystkiego generalnie, co tutaj widzicie, będzie w najbliższych filmach. Także pokażę Wam, jak ja spożytkuję moje zakupy, żeby przystroić dom. Mam nadzieję, że to też będzie dla Was inspirujące w jakiś sposób. Chcesz? Dobra, kochanie, powiem, jak pójdziesz po gwoździe i akurat Twoich gwoździ braknie, czy tam wkrętu, śrub, czy czegokolwiek innego. Ja tak mam z bombkami, jak Ty z wkrętami. Też powiem, no przecież tyle gwoździ jest, nie? Weź sobie inne gwoździe, przecież to obojętne, które gwoździe. Ale nie, bo Ty chcesz gwoździe tego wymiaru, tej grubości, z takim główką i nie ma. Będzie Ci smutno? Pojedziemy do innego sklepu, bo tak zawsze z Tobą jest. Ale jak ja sobie biorę bombki i ich nie ma, to od razu ma problem. Tyle bombek. Nie, żeby nie miała choinkę złoto-czerwoną. On mi przynosi srebrną bombkę i mówi, będzie dobra. Kupuję bombki brokatowe. Plastikowe. Pytacie, dlaczego nie szklane? Przecież szklane wyglądają pięknie i tak dalej. I ja absolutnie z tym nie dyskutuję. Szklane mają urok, szklane są niesamowite, niepowtarzalne, nierobione hurtowo, robione niejednokrotnie ręczne. Ale z naszymi umiejętnościami one nie miałyby prawa bytu. Cały czas ktoś musiałby mieć wbitą bombkę w stopę. Non stop leżałyby bombki na podłodze. My nawet byśmy tych bombków nie donieśli. Ja zanim je tutaj przytaszczyłam na stół, to mi 3 razy spadły. Teraz przechodzimy do gwiazd betlejemskich, które najbardziej zaskarbiły sobie i Waszą sympatię, i sympatię też mojej mamy, bo też jej niesamowicie spodobały. I są to takie gwiazdy, które też są dostępne właśnie w Auchanie. One przepięknie rozbijają światło na choince. To jest gwiazda betlejemska, która jest ruchoma. Ostatnia rzecz z Auchana, którą mam, to właśnie takie kokardy. Są to kokardy takie a la pluszowe. Bardzo ładnie wyglądają chociażby na drzwiach czy na półce. Wiecie, żeby tak już klimat gdzieś przemycić, załóżmy na wszystkich drzwiach do sypialni albo coś takiego. Kupiłam gałązkę. Pustą! Pustą! I ostatnia rzecz to gałązki, jarzębiny. One będą fajnie wyglądać zarówno same w sobie w wazonie, ale ja obcinam je pojedyncze, te gałązki, nożycami do drutu i zaplatam właśnie w girlandy. Ich też nie było już w tamtym roku, więc w tym roku uzupełniłam zapas, a że dołożyłam jeszcze kilka dodatkowych dekoracji, to wydaje mi się, że będę miała ich w sam raz dużo. I też każde miejsce, które jest takie mało świąteczne, a mogłoby być bardziej świąteczne, to wystarczy pochynąć tam gałązkę i już po prostu dzyń dzyń, od razu usłyszycie dzwoneczki. Rozdanie jest na Instagramie, ale czekajcie, zanim wyjdziecie i pobiegniecie na Instagrama, to oczywiście musicie zostawić tutaj kciuka w górę i komentarz na dole dowolnej treści ze swoim nickiem Instagrama i teraz możecie wpadać na Insta. A jeszcze się pożegnamy, także pa! Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale.